jeszcze przenosimy się teraz tam, gdzie powinniśmy. To znaczy cofamy się, proszę Państwa, do samego pobytu, do początku pobytu Pawła w Europie. Otóż kiedy wyruszył z tej Troi, którą widzieliśmy, wtedy statkiem przypłynęli do Europy, do Neapolis i udali się do miasta, które nosi nazwę Filipi. Otóż Filipi miało arcyciekawą historię. To było przed Atenami. Troszeczkę to jest tu zmieszane. Zdjęcia zostały przedstawione, ale mam nadzieję, że jeżeli Państwo przeczytają sobie w domu Dzieje Apostolskie, wszystko się ułoży. Otóż udali się do Filipi, które w tym czasie było kolonią rzymską. Filipi miało arcyciekawą historię, dlatego że jest to do dzisiaj miasto położone wśród pól, z dwóch stron otoczone górami i weszło do historii przez przypadek, ale weszło do historii na stałe. Dlaczego? Bo w 42 roku przed Chrystusem rozegrała się tam bitwa. Bitwa pomiędzy dwoma zabójcami Cezara, Brutusem i Kasjuszem, oraz ścigającymi ich Oktawianem i Antoniuszem. Kto z Państwa interesuje się starożytnością, to pamięta ten słynny epizod, który i Szekspir uwiecznił, jak to Juliusz Cezar widzi Brutusa, który i posuwa się, by go zabić, i mówi do niego: i ty, Brutusie, przeciwko mnie? Ty, który jesteś tak bardzo bliski, obracasz się przeciwko mnie. Brutus obrócił się przeciwko Cezarowi, ucieka z Rzymu razem z Kasjuszem i właśnie pod Filipi dopadają ich wojska Oktawiana i Antoniusza. Antoniusza tego słynnego, znanego z epizodów z Kleopatrą. I obaj, Brutus i Kasjusz, w bitwie pod Filipi giną. I mnóstwo żołnierzy rzymskich poległo, mnóstwo tam stało się takimi inwalidami, weteranami i cesarz pozwala im w Filipi osiąść i nazywa Filipi kolonią rzymską, nie tylko kolonią, ale daje status miasta rzymskiego. I Filipi bardzo silnie się rozwija, bardzo szybko się rozwija. W czasach świętego Pawła to było miasto bardzo prężne.